Zbigniew Filar, Studio Urszulińska 6. Witam widzów Tarnowskiej TV i grupy medialnej Infa. Moim gościem jest dzisiaj wójt gminy Bożęcin Janusz Kwaśniak. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie wójcie, 2016 rok zakończony nadwyżką budżetową 32 miliony dochodu i 28 wydatków. To dość spora różnica. Tak, nadwyżka na koniec roku to kwota blisko 4 miliony złotych, z tym, że ta planowana zamknęła się wartością 2 miliony 780 tysięcy. Ona była planowana z myślą o spłacie zadłużenia, więc de facto ta realna nadwyżka to kwota ponad 1 milion złotych i ona będzie dzielona na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy na zadania, czy to inwestycyjne, czy bieżące. No, okaże się, jakie będzie zapotrzebowanie i jakie potrzeby w tym zakresie. A jaki na ten moment chwilę deficyt jest gminy? Jeżeli chodzi o deficyt, nie ma deficytu. Budżet gminy Bożęcin na rok 2017 jest również nadwyżkowy. Natomiast rozumiem, że pytanie zmierzało do tego, żeby uzyskać informację, jakie jest zadłużenie. Dokładnie. Zadłużenie gminy. Jest to kwota niewiele ponad 22 miliony złotych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku była to kwota ponad 29 milionów 600 tysięcy złotych, więc w ciągu 13 miesięcy zmniejszyliśmy zadłużenie o kwotę ponad 7 milionów złotych. Jednocześnie prowadząc działania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, dzięki temu obniżyliśmy koszty związane ze spłatą pozostałej kwoty zadłużenia o kwotę 3 miliony 200 tysięcy złotych. Czy te pieniądze, które zostały z nadwyżki, nie można przeznaczyć właśnie na spłatę długów? Wydaje mi się, że nie, chociaż jeżeli Rada tak postanowi, być możliwe, taka będzie decyzja. Ale no, trzeba też pamiętać, że zaczyna się rok inwestowania. Pierwsze nabory zostały już rozstrzygnięte i pewnie decyzje będą zmierzać w tym kierunku. Takie też jest moje stanowisko, aby te środki finansowe przeznaczyć na wkład własny do projektów, które za chwilę będziemy realizować. Na konferencji prasowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, mówił pan o tym, że gmina jest liderem w Małopolsce w wykorzystywaniu środków europejskich. Tak, tak wynika z rocznego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju. Jeżeli chodzi o powiat brzeski, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, najwięcej w perspektywie finansowej 2007-2013, czyli w poprzednim budżecie Unii Europejskiej, wydatkowała gmina Bożęcin i to na pewno cieszy, to świadczy o tym, że ten okres wykorzystaliśmy optymalnie, pozyskaliśmy środki finansowe na niezbędne i planowane inwestycje, bo ja zawsze powtarzam, że w samorządach jest czas inwestowania i spłaty zadłużenia, zawsze trzeba wykorzystywać szanse, które pojawiają się z zewnątrz i generalnie powinno się inwestycje realizować przy wsparciu finansowym. Dlatego ten okres między poprzednią a bieżącą perspektywą budżetową wykorzystaliśmy na spłatę zadłużenia po to, aby nabrać świeżości i zwiększyć sobie możliwości kredytowania w przyszłości, kiedy zaczniemy inwestować na potęgę. I warto jeszcze podkreślić jedną rzecz związaną między innymi z tym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Bo gdyby tak popatrzeć na wartość majątku gminy w roku 1998, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z samorządem. Jako chyba najmłodszy wójt. Jako najmłodszy wójt w Polsce. W Polsce, tak. Wówczas wartość majątku gminy stanowiła kwotę 2 miliony 810 tysięcy złotych. Dzisiaj po odliczeniach, po amortyzacji jest to blisko 81 milionów złotych, więc widać postęp, jaki zrobiła gmina Bożęcin w zakresie realizacji inwestycji i również jak wzbogaciła się w tym okresie czasu, w ciągu 18 lat. To na pewno cieszy i jest powodem do satysfakcji. Do wyborów zostało 1,5 roku. Jak wykorzystać ten czas, żeby właśnie jeszcze pomnożyć majątek gminy? Zrobić jak najwięcej. Mamy przygotowane projekty, aplikujemy w wielu programach Unii Europejskiej, w regionalnym programie operacyjnym, w działaniach subregionalnych, czekamy na rozstrzygnięcia. Chcemy zrealizować to, co tylko będzie możliwe.
a jest to zależne od tego, kiedy zostaną konkursy rozstrzygnięte i kiedy podpiszemy umowy. I tu jest wiele projektów. No, pierwszy taki już, można powiedzieć, zrealizowany, bo podpisaliśmy umowę, czekamy na dostawę, to nowy wóz bojowy średni ratowniczo-gaśniczy, który trafi do jednostki OSP w Bożęcinie Dolnym. Tutaj pozyskaliśmy dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego w wysokości 43% wartości tego pojazdu. Kolejny projekt po Jeziorze Tarnowskie czeka na rozstrzygnięcie. Bardzo ważny z punktu widzenia gminy Bożęcin, bo dający szansę na zagospodarowanie po pierwsze akwenów pożwirowych, a po drugie rozwój tam działalności gospodarczej i stworzenie oferty turystycznej dla zainteresowanych z zewnątrz, w oparciu oczywiście o te akweny, czyli plaże, miejsca do uprawiania sportów wodnych, gastronomia szeroko pojęta, czyli stawiamy na rozwój turystyki. Kolejny projekt to projekt realizowany z Tarnowską Organizacją Turystyczną. Polega na utworzeniu, wytyczeniu ścieżek rowerowych z serwisami, z wykonaniem altan, miejsc postojowych dla podróżnych w trzech miejscowościach. Tutaj również czekamy na rozstrzygnięcie. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Bożęcinie. Ostatni niestermomodernizowany obiekt na terenie gminy Bożęcin, tak zwana głęboka termomodernizacja z fotowoltaiką, z wymianą źródła ciepła, zastosowaniem pompy ciepła, wymianą oświetlenia na LED-owe. Kolejny projekt, który jest przygotowany i złożyliśmy wnioski, to projekt turystyczny, mający na celu powiązanie komunikacji kołowej z kolejową, czyli generalnie tworzymy infrastrukturę po to, aby zachęcić mieszkańców do tego, aby przesiedli się z samochodów osobowych na transport zbiorowy i tak podróżowali do największych miast. Stąd też budujemy parkingi dla samochodów osobowych, budujemy parkingi dla rowerów, tak zwane park and ride, bike and ride w kilku miejscowościach gminy, w wyniku czego ma powstać 184 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ponad 170 dla rowerów, oczywiście wiaty monitorowane. To kolejny przygotowywany projekt, także no, tych projektów jest sporo. Warto też podkreślić, że działamy w przedmiocie obniżenia niskiej emisji. Stąd też działanie kolejne współfinansowane z Unii Europejskiej, polegające na wymianie źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych, czyli węglowych na węglowe, czy też węglowych na gazowe, gazowych na gazowe. Tutaj mieszkańcy mają możliwość pozyskania dofinansowania do 8000 zł z Unii Europejskiej. Duże zainteresowanie jest w tym temacie? Początkowo było niewielkie, natomiast w momencie, kiedy rozpoczęliśmy promocję tego projektu, ale kiedy również debatowano nad programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zainteresowanie było coraz większe. W tym projekcie mamy 130 miejsc, natomiast zgłoszonych osób mamy około 250. Te osoby są na liście rezerwowej. Będziemy szukać możliwości, żeby również ich wspomóc w zakresie możliwości dofinansowania dla tego działania. W ubiegłym roku gmina Bożęcin troszeczkę wyhamowała z imprezami, ale w tym roku przyspiesza się, jeżeli chodzi o rozrywkę i koncerty na terenie gminy. Znaczy, zawsze realizowaliśmy te imprezy, które są sztandarowe, czyli Dni Gminy Bożęcin i Święto Grzyba, ale faktycznie w tym roku tych wydarzeń... Pojawia się disco polo. Tak, wydarzeń kulturalnych będzie więcej. Po raz pierwszy Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej z koncertami gwiazd disco polo, z przeglądem orkiestr dętych z powiatu brzeskiego i bocheńskiego, z przeglądem kapel weselnych. Pierwsza tego typu impreza z dużym dofinansowaniem z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 200 000 zł, ale jest zapotrzebowanie na tego typu koncert, co widzieliśmy po koncercie, który przed 2 laty odbył się w gminie Bożęcin gwiazdy disco polu Chadomena, który przyciągnął bardzo dużo zainteresowanych nie tylko z gminy Bożęcin, ale również z regionu. Także 7-8 gwiazd disco polo w lipcu, 8-9 lipca, warto już dzisiaj zarezerwować sobie ten termin. Druga sztandarowa impreza Bożęckie Święto Grzyba, Dni Gminy Bożęcin i Bożęckie Święto Grzyba. 26-27 sierpnia, jeżeli chodzi o sobotę, to będzie finał Dni Gminy Bożęcin,
wystąpi Sylwia Grzeszczak i Sibul, znany w Polsce i nie tylko DJ, Niedziela Głolec Orkiestra i no, jeszcze jesteśmy na etapie organizacji supportu, więc będzie równie atrakcyjnie. I jeszcze dodatkowe imprezy, które niejako wpisały się, mowa tutaj o biegu na 10 km Bożencińska Dycha, imprezie biegowej organizowanej w tamtym roku w Bielczy, wpisały się w organizowane imprezy, w harmonogram tych imprez ze względu na zainteresowanie. I ten bieg odbędzie się 30 września w Bielczy, ale też po raz pierwszy w Bożencinie dwudniowy piknik modelarski 3-4 czerwca, więc ta impreza również jest innowacyjna i warto w niej wziąć udział, żeby podziwiać nie tylko modelarzy i ich pasje, ale przede wszystkim modele latające. Czyli mieszkańcy będą mieli co wybierać i w czym wybierać, żeby skorzystać z tych ofert kulturalnych? Tak, to są tylko najważniejsze wymienione przeze mnie imprezy planowane w gminie Bożencin, ale będzie ich zdecydowanie więcej. Festyny w poszczególnych miejscowościach, jak to tradycyjnie się odbywa, więc można powiedzieć, że czeka nas lato pełne oferty kulturalnej, rozrywkowej, wypoczynkowej dla mieszkańców gminy i regionu. W tych kolejnych kadencjach myślał Pan również o tych mieszkańcach starszych w podeszłym wieku. Ostatnio oddaliście do użytku Dom Pomocy Społecznej, który no, czeka teraz na swoich mieszkańców. Tak, to jedna z moich najważniejszych inwestycji. Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie, które powstało na bazie przekazanego niegdyś przez parafię domu parafialnego. Ten dom parafialny stanowi około 1/7, 1/8 całego obiektu. Rozbudowaliśmy ten obiekt, uzyskując centrum, które jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową liczy blisko 5000 metrów kwadratowych. Dom Pomocy Społecznej na 100 miejsc całodobowy, dedykowany osobom starszym, przewlekle i somatycznie chorym, niepełnosprawnym i Centrum Rehabilitacji. Powoli się zapełnia, uruchomiliśmy działalność. Czekamy na kolejnych pensjonariuszy. No i jest to taka funkcja służebna w stosunku do mieszkańców gminy Bożencin i regionu. Pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują i dla mnie przynajmniej, pewnie i samorządu, ta inwestycja ma szczególne znaczenie. Wartość inwestycji 13 milionów złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 4 200 000. 200 tysięcy dołożył starosta brzeski, 8 600 000 złotych to wkład gminy w tę inwestycję. Ale wkład w mieszkańców to i w ludzi to jest najważniejsze. Przede wszystkim to jest najważniejsze i brakuje tego typu obiektów. Zresztą no, kilkanaście osób z gminy Bożencin też lokowaliśmy w DPS-ach poza terenem gminy. Teraz będzie na miejscu, więc zarówno czyli ci, ta, którzy... te więzi też zostaną mieszkańców, którzy... Te więzi zostaną, stworzymy ofertę dla mieszkańców, ale również mieszkańców ościennych i nie tylko gmin, tych wszystkich, którzy szukają tego typu miejsc. W tej chwili koszt utrzymania to jest kwota 2990 zł. Jest to kwota jedna z niższych, jeżeli chodzi o województwo małopolskie. W Krakowie te koszty oscylują w granicach 3,5–4 tysięcy złotych od mieszkańca. Dziękuję zatem za przybycie do naszego studia, a moim Państwa gościem był wójt gminy Bożencin Janusz Kwaśniak. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.